plaży. Do lasera dostajemy się tędy. Laser schowany jest tutaj. Żeby mieć swobodę dostępu, ja zdejmuję wentylatory. Małym śrubokrętem podważamy wszystkie wtyczki. No dobrze, i po kolei je wypinamy. Sam laser unit trzyma się jeszcze na śrubach mocujących. I pociągamy go delikatnie do siebie. I mamy naszą jednostkę tworzenia obrazu. Wewnątrz jest laser. Laser unit co jakiś czas należy wyjąć z kopiarki, żeby wyczyścić chociażby szybki. U mnie akurat jest dosyć czysty, bo on jest prawie nowy. No ale często zdarza się, że jest bardzo mocno zabrudzony. Jeżeli mamy kody błędów SC wskazujące na uszkodzenie lasera, możemy najprościej, najpewniej wymienić całą jednostkę lasera. Jest ona droższa, ale jest to pewna, szybka praca. Natomiast jeżeli chcemy się pokusić o wymianę samego lustra poligonowego, to dostajemy się jeszcze tutaj. Wewnątrz siedzi nasze lustro. Wystarczy odpiąć jedną wtyczkę, wykręcić cztery śruby i wyciągamy lustro poligonowe. Wkładamy nowe, przykręcamy. Uważamy tylko, żeby nie dotykać krawędzi tego lustra. Jeżeli dotkniemy którąś z tych krawędzi, to prawdopodobnie brud z naszych palców, tłuszcz zostanie na tych lusterkach i kopie będą wykonywane źle. Nawet często jeszcze może być tak, że pojawi się kod uszkodzenia jakiś. Po zamontowaniu nowego lasera, poligon motor laser, skręcamy zaślepkę. I montujemy ten laser z powrotem do kopiarki. Sprawa jest prosta. Jeżeli film pomógł, proszę palec w górę. Pozdrawiam. Thank you.